Cześć, witam, dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Na początku dzisiejszego vloga chciałbym Wam serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji. Jest już Was prawie 1050, jeżeli dobrze pamiętam, albo około 1050. Dzięki Wam wielkie. Gdy 2 miesiące temu zacząłem nagrywać, pierwsze odcinki były z głupoty, może nie z głupoty, z jakiejś tam ciekawości, jakby to się przyjęło, może coś pokombinować, zobaczymy, może coś pokazać, jakąś wiedzę przekazać. Mówię, może się uda, może coś z tym zrobimy. No i się udało. Przez 2 miesiące przybyło Was 1000. Fajnie, super. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że to się może podobać, że jest jakieś zainteresowanie, mimo tego, że Ursusów jest dużo, może jest dużo, ale kwestia jest tego, że te codzienniki są nawet proste, no ale faktem nie ma od kogo się uczyć. Są filmy na YouTubie, które pokazują coś tam, jakąś robotę, ale nie ma takich filmów co, jak, po co, na co i dlaczego, żeby to było szybkie, zwięzłowate, pokazanie różnic, pokazanie jak może nie tyle, żeby rozebrać, co po prostu jak złożyć, bo rozebrać to każdy może potrafi, każdy rozbierze, gorzej już jest ze złożeniem tematu, czy jakiejś części, czy podzespołu, więc jeżeli tak się przyjmuje, jestem zainteresowany. Więc tu będziemy działać w tym temacie. Będziemy Wam też chcieli pokazywać, bynajmniej ja będę chciał pokazywać, o w ten sposób mówię, będziemy. Będę chciał Wam pokazywać też niedoskonałości. Będę Wam chciał pokazywać różnicę między chińszczyzną a towarem, powiedzmy, polskim, towarem zachodnim, jeżeli coś jest lepsze, fajne. I naprawdę to działa, zdaje egzamin, więc też tu będziemy to pokazywali. Dlaczego? Zależy mi na tym, żeby pokazać te niedoróbki. Żeby nie było coś takiego, że ma kanał na YouTubie, sprzedaje w sklepie i zachwala swój towar. Nie, nie, nie. Ja wiem, że jest takie powiedzenie, że każdy Żyd swój towar chwali. Ale jeżeli jest coś badziew, no to jest badziew i trzeba po tym powiedzieć głośno, żeby innych ostrzec, żeby innych przestrzec, żeby na to zwrócili uwagę, bo później są opinie w internetach, że to jest gównolit, jakieś tam gównoburze powstają z niczego. Nie o to mi chodzi. Bym po prostu chciał Wam pokazać, że jest dobry produkt. Dobry produkt kosztuje, ale coś kosztem czegoś. Jeżeli jest cena, to jest i jakość. Jeżeli jest jakość duża, czy powiedzmy dobra jakość, tak powiedzmy, trzeba za ten towar zapłacić. Za ciastolinę, plastelinę, która wywołuje jakieś tam, właśnie jak powiedziałem, gównoburze w internetach, też jest na to zainteresowanie, jest na to branie, więc mamy ten towar, też po prostu się sprzedaje, a sklep jest ustawiony na to, żeby po prostu zarabiać. Jeżeli klient jest klient i chce kupić produkt jakości, powiedzmy, Lamborghini, Ferrari, czy nie wiadomo czego jeszcze, który kosztuje dużo, 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 jak najbardziej, taki towar też jest osiągalny, no ale niestety przy opłacalności, która jest na polskiej wsi, jest jak jest. Ale powiem Wam szczerze, że mimo tego, że ja już prawie 20 lat siedzę w handlu, pracuję już od 2005 roku, 18 lat minie za kilka dni, jak jestem w tej branży, powiem Wam, że w rolnictwie są czasy ciężkie, ale były czasy i lepsze. I mimo tego, że czasy były lepsze, było grono klientów, którzy, powiedzmy, mają gotówkę, bo nie można powiedzieć, że nie mają, bo jakaś gotówka jest, obraca się, były czasy, powiedzmy, lepsze, były gorsze, to w tych lepszych czasach klienci kupowali
tytanie. Nie wiem czemu, od czego to zależało, czy po prostu sztucznie próbowali oszczędzać, ale ja powiem tak, kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Taka jest moja dewiza, la prywatnie. Nie chodzi o to, żeby kupić ten sam produkt taniej, bo to można, ale różny produkt. Różny. Tutaj jakby porównać świata 125p czy 126p, to już tego, z jakimś Mercedesem W24, no to już był przeskok. I tak samo tu jest z częściami, bo można kupić ten przegub za 40 chyba złotych, a ten przegub można kupić za 110 zł. Ciekawe, który dłużej wytrzyma. Więc powiedzenie, że kupować droższe i ten, jeżeli ten by był w różnych cenach, przeskok cenowy i ten, tu można by się zastanowić, ale między Chińczykiem, czy importem, a polskim, no to też trzeba przemyśleć towar, bo towar towarowi jest nierówny. Ale przechodząc do dzisiejszego odcinka, porównamy tutaj sobie układ napędowy, a dokładnie układ kierowniczy osi napędzanej i osi nienapędzanej, czyli wersja 4x2 i 2 i 4x4. Zaczniemy od osi nienapędzanej. Czy miękka, czy sztywna, przeguby, końcówki drążków ma te same. Od razu Wam powiem, że nie mam tutaj drążka kierowniczego, krótkiego, od 902. 902 nie ma drążka poprzecznego, mają tu tylko oś napędzana, ma drążek poprzeczny. 902, 385, 912, 1012, czyli nienapędzany, ma dwa drążki, krótkie, nie ma poprzecznego. W ten sposób. Chociaż były też takie wersje 912, 900, 1012, które miały fabrycznie wspomaganie. Była tam dźwignia podwójna z dwoma otworami, do której przychodził siłownik i przychodził drążek poprzeczny. Ten drążek poprzeczny do 902 pasuje od C360, tylko że od C360 należy kupić drążek podłużny. Cała to była taka różnica. Po prostu te ucho, teraz nie pamiętam, czy prawe, czy lewe, ramię zwrotnicy, które trzyma przegub, miało dwa otwory. Do jednego mocowało się siłownik, do drugiego mocowało się końcówkę drążka. Ale przy standardowej wersji były dwa takie drążki. Z tym, że z jednej strony był gwint, a z drugiej strony była opaska. Była opaska, bo przychodzą nam dwa takie przeguby. Gwint M24 razy 2. Prawy i lewy drążek miał ten sam dwie końcówki i dwie długie. Zaraz tutaj mam dwie długie, ale pokażę na czym, o co mi chodzi i dlaczego nie mam drążka. Z jednej strony wkręcamy, na tym drążku regulujemy zbieżność, wkręcając drążek. Na drążku długim to jest tylko regulacja do ustawienia szerokości mostu rozstawienia przednich kół. Część z Was mówi, że pasuje drążek do 80 od 60. Jestem w stanie to jeszcze zrozumieć. Jeżeli sobie zwężymy oś całkowicie na te dwie śruby, tak. Następnie już nam tutaj zęby się nie zgrywają. Trzeba by szlifować, nacinać. Dobrze, to nie o to chodzi, czy to można, nie można. To nie jest sensem tego kanału. Ja Wam chcę pokazać różnicę. A mianowicie drążek od, nie wiem, czy się teraz wyzoomuję. Zobaczcie. 23,5. Zaraz zobaczymy, żeby do cienia nie złapać. 23,5. Ma od 80. A od C360 21 i 4. Taka jest różnica. I dlaczego nie mam tego drążka? Nie mam tego drążka
do serwo dwuotworowego, bo automatycznie, jeżeli jest serwo czy półserwo do osi nienapędzanej, ma dwa otwory. Cała to jest taki właśnie jest filozofia, że tam są dwa otwory. Otwory stożki są mniejsze niż w osi napędzanej. I przede wszystkim przez to, że to jest ta średnica, drążek jest chyba jeden producent w Polsce, który robi. I o czym wspominałem na początku tego filmu, jeżeli będzie bubel, ja wam o tym powiem. Drążek do 902 bez napędu robi jakiś papudrok, że tak się brzydko wyrażę, ale papudrok trzeba to powiedzieć. I zamiast na 24 otwór, robi je pod 22 otwór. Ten przegub nie chce wejść w rurę. I to już nie jeden klient to reklamował, nie jeden odsyłał, wymienialiśmy to, znaczy nie wymieniliśmy, bo przyjmowaliśmy zwrot, nie było czego reklamować, bo następny, 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 następny było to samo, więc albo to przyleciało z Chin, cała partia, bo hurtownie też się towarami wymieniają i cała partia takiego bubla poszła, albo po prostu komuś się matrycka popsuła i tak robi. I teraz zobaczcie. Tu mamy przegub o 900 smarowalny z góry, tu o 60 smarowalny z boku. To jest import, to jest polski. Chciałem wam tylko pokazać na przykładzie najlepiej tego przegubu. Tu już jest babol odwalony, mimo tego, że to jest Ursus Waryński, czyli przeguby jakościowo bardzo dobre. Trzeba sobie powiedzieć, że są bardzo dobre, a jedyny, a najważniejszy plus to jest z góry tutaj nakrętka. Ten system jest zerżnięty według mnie z Belarusa czy MTZ-a, bo w MTZ-cie już to było. W środku mamy dwie panewki. Czop przegubu to się nazywa. Sworzeń czopa przegubu, czy jakoś tak, o. I dwie panewki, które nam tutaj ustalają luz na przegubie. Ja akurat tym przegubem chyba teraz nie ruszę, bo jest dokręcony w miarę ciasno. Tu jest zabezpieczony, zakontrowany, żeby się ta nakrętka nie odkręcała, ale jeden z najważniejszych plusów tych przegubów. Nie chodzi tutaj o wagę, bo wagę to też tutaj mam w jednym ważnym celu. Zaraz wam pokażę na przegubach od 80. Ja tego jeszcze nie ważyłem, ale w ręku czuję, więc wrócimy do tego. Gdy tu na tej panewce wyluzuje nam się czop, bierzemy klucz 24 czy 22, tu jest 24, dokręcamy tam pół obrotu, ćwierć obrotu, niwelujemy ten luz i przegub dalej śmiga. Przegub od C385, dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to jest przegub od C360, C363P też. I bizon główka targańca. To jest wszystko to samo. Do bizona jak najbardziej ten przegub można zastosować. Tych tradycyjnych, takich jak to, do bizona nie polecam, bo to jest jednorazówka na jeden dzień. Te są, powiedzmy, na tydzień wytrzyma, a w tym ogólnie tych czasach bizon nie chodzi dłużej niż tydzień. Nie jest to, co było kiedyś, że bizon chodził 3 tygodnie. Chyba, że będzie padało. To jest taka szansa. Kombajnów jest coraz więcej, no to nie oszukujmy się. Ale do rzeczy. Więc mamy tak. Dwa przeguby z gwintem, dwa przeguby bez gwintu i to by były do nas zestaw do ciągnika bez napędu. I teraz zostaje nam wersja z napędem. A mianowicie, co wam chciałem pokazać. Mamy drążek, jeden, w tym przypadku już jeden, tutaj między dźwignią, między zwrotnicą a serwomechanizmem. Do tego przychodzą dwa krótkie przeguby, do tego drążka. Krótkie, od razu mówię, krótkie, niedługie tylko krótkie. Jeden z prawym gwintem, drugi z lewym gwintem. Gwint M27 razy 2. Do tego tutaj przychodzą przeciwnakrętki, zaraz je przyniosę. Dobra, mam przeciwnakrętkę, ale teraz zobaczcie. To jest przeciwnakrętka. To ma trzy zwoje.
Trzy. Raz, dwa, trzy zwoje, tak? Trzy zwoje. To ma być przeciwnakrętka. Fabryczna przeciwnakrętka, która wychodziła z fabryki, była, no, dobre dwa razy grubsza. Czyli już mamy znowu oszczędność materiału. Tutaj występuje gwint M27 razy 2, lewy i prawy na tym drążku. Jeden będzie z gwintem prawym, drugi będzie z gwintem lewym. Na obydwu jest przeciwnakrętka. I tam się nic nie zmienia. Zmienia się za to tutaj. Jeżeli chodzi o drążek poprzeczny, mamy ich dwa rodzaje. Jest drążek starego typu, jest drążek nowego typu. Nowego typu drążek ma, tak jak widzicie, 114. Nowego typu drążek ma 133. Nie będę go tutaj targał, bo drążki wyglądają identycznie, proste są, nie są zamknięte, podgięte. Więc różnica jest tylko taka, że jeden ma 114, drugi 133. No jakieś tam odstępstwo od normy, od producenta też może być, powiedzmy 112, 113, 114. W zależności to tam kto robił i komu brzeszczot opadł do cięcia. Albo w tokarni obrabiali. Mamy dwie końcówki nagwintowane na lewy i na prawy gwint. Do tego dwa otwory do kręcenia drążkiem do ustawienia zbieżności. Do zbieżności, jeżeli nie zapomnę, powiem Wam na końcu. Więc ja sobie te drążki odkładam. Odstawiam je sobie, żeby mi tu nie przeszkadzały. I teraz Wam powiem, jaka jest zależność między przegubami a drążkami. Jeżeli drążek jest krótki, czyli ma te 114, przychodzą przeguby długie. Przeguby nowego typu. Jeżeli drążek ma 133, przychodzą przeguby znowu krótkie. Jedne i drugie gwinty mają te same, wszystko jest to samo. I teraz Wam chciałem jeszcze Wam pokazać różnicę, oczywiście, między chinolem czy no name'em, bo to nie powiedzmy, że to jest chińskie, bo dokładnie to też nie wiemy skąd. Import to jest import, więc Indie, Chiny, Turcja, cholera wie, Pakistan. Ale jeżeli chodzi o nowego typu końcówki, to jest importowana, to jest końcówka Ursus Waryński. Już na początku widać bobola, tu jest kalamitka. Zobaczcie, kalamitki zamiast zrobić je z boku, zrobili je od czoła. I teraz mi powiedzcie, jak to kuźwa nasmarować? Jak to nasmarować? Przez otwory we feldze, przez ten, można kombinować, można ten. Nie mogli zrobić z boku smarowniczki, tu z boku, żeby był dostęp. Byłoby fajniej, byłoby lepiej. No byłoby, no ale ktoś tak sobie wymyślił i tak sobie zrobił. I teraz zobaczcie. Bierzemy Chińczyka, tam u Chińczyka, no name'a na ladę. Na wagę, przepraszam. No name waży 1,65 kg. Ursus Waryński 202. I teraz zobaczcie. Ogólnie długości, nie wiem, czy teraz mi to się uda. Długości tych są wszystko to samo. Tam może o jeden zwój, to się nie będziemy ten. I teraz znowu co? Jakość materiału, gęstość materiału. Musicie sobie sami odpowiedzieć. A teraz do długiego drążka, gdy przychodzą krótkie, to już zobaczcie na sam początku. Już jest babol. Osłonka do przegubu. Zobaczcie. Tu już ma luz. Tu już ma luz. Tu jest założona, bo nałożona, nawet żadnej pierścienia nic nie ma. To już jest porażka. Takie jest moje zdanie. Ale mimo tego to się sprzedaje. Ja nie powiem, że nie, bo to się sprzedaje. One wytrzymują te przeguby, no ale ta guma jakoś tak optymizmem do mnie nie przemawia. No i oczywiście waga. Kilo 41. Kilo 65.
20 deko na materiale. Powiem szczerze, że już parę razy spotkałem się w swoim życiu, że tutaj pękł przegub. Tu jeszcze nie, ale że tutaj przy dokręcaniu lub coś, albo tu u góry przy łożysku, takie przypadki już miałem, nawet w tym moim pięknym wózku widłowym też taki przypadek miałem, że jechałem i koła się rozjechały, bo przegub pękł. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Ale co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Zbieżność. Tutaj różnice tolerancji mogą być różne. Nie znam zapisu z instrukcji napraw, jeżeli chodzi o zbieżność. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to tak. Jeżeli chodzi o oś nienapędzaną, musi być zbieżność, koła muszą być zbieżne, czyli przodek muszą się schodzić, przodem muszą się schodzić, czyli do środka, o, przodem do środka. W 4x4 koła muszą być od środka, czyli rozbieżne na zewnątrz. Taka jest zasada. I teraz, jak to robimy? Ustawiamy sobie... Najprostsza metoda to jest na sznurek. Można na kij, można na miarę, ale najprostsza metoda to jest na sznurek. W dwóch miejscach na felgach, w poziomie, ustawiamy sobie poziom, najlepiej po średnicy felgi, zaznaczyć sobie, powiedzmy, że to będzie nasza felga, to w tylnej części od strony skrzyni zaznaczamy sobie kreskę, z drugiej strony od przodu zaznaczamy sobie kreskę, na drugą stronę, na drugiej feldze to samo, najlepiej na tej samej wysokości i kręcąc drążkami, czy to tym długim, poprzecznymi drążkami. W 900 trzeba kręcić obydwoma albo jednym, żeby zachować sobie skręt prawo-lewo identyczny, więc najlepiej dwoma. Różnica między długością, między jedną felgą a drugą, między przodem a tyłem, czy to będzie rozbieżny, czy zbieżny, około centymetra. Jedni mówią 0,6, 0,7, 0,5, nawet do 1,5 słyszałem. Nie wiem, ile jest w tym prawdy i tutaj filozofował nie będę, ale opinie na różnych grupach zalecają różnica między w odległości, czy w pomiarze między przodem a tyłem, tyłem a przodem, w zależności jaki macie przód, około centymetra na feldze. Albo muszą się przody muszą nam się tak schodzić bez napędu, albo rozchodzić z napędem. Ale między przednią częścią felgi a tylną, żeby była różnica około centymetra. Czy coś jeszcze o przegubach? Tak jak powiedziałem, jedynym mankamentem tego Wareńskiego czy Ursusa przegubów jest to, że one nie są smarowane od boku, czy powiedzmy jest tutaj miejsce, żeby zrobić to w tym miejscu pod kątem kalamitkę wkręcić, żebyśmy mogli jakoś to w miarę smarować. No niestety tak tu sobie wymyślili, nie inaczej, i jest to uciążliwe, problematyczne dla niektórych. Szczególnie jeżeli mają jakieś tam końcówki te długie samozaciskowe, bo są takie długie też, żeby to podejść, dojść do tego, żeby te smarowniczki, końcówki smarownic, o, to się nazywa, ktoś sobie wymyślił lepsze z zaciskiem, że można tą smarowniczkę zdejmować z luzem tak zwanym. Jeżeli ktoś ma, to wie, o co chodzi. Można sobie poszukać to w internetach. Są takie końcówki smarownicy czteroszczękowe. Są lepsze niż tamte, które powiedzmy po kilku smarowaniach dostawały luzów i spadały ze smarowniczek. Więc to jedyny mankament tych Wareńskiego. Jeżeli macie inne spostrzeżenia, komentujcie, opisujcie. Czy macie jakieś może lepsze końcówki, które by pasowały innego producenta i jesteście zadowoleni? Z miłą chęcią wysłucham waszych uwag, pochwał, ale też i
powiedzmy, hejtu na tych producentów, ale żeby ten hejt był poparty jakimiś dowodami, a nie tylko gadaniem, bo to jest najważniejsze, żeby to konstruktywna krytyka, żeby to była, nie? Więc zapraszam do komentowania. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.